Dobry bardzo na kanale Crypto Machine. Obiecuję, że jestem już na etapie szukania odpowiedniego mikrofonu, tak żeby nagłośnienie było zdecydowanie lepszej jakości. Jeszcze tutaj przez ten, powiedzmy, jakąś tam chwilę, tak, jakiś tam naprawdę niedługi okres, proszę Was o cierpliwość. Mam świadomość tego, że ta głośność, jakość nie jest najlepsza, a może inaczej, na pewno mogłaby być lepsza. Tak, moment, wyciszę sobie tutaj jeszcze telefon. Dobra, teraz tak, zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy sobie zrobili krótkie takie podsumowanie tego, co się dzieje tu obecnie w projekcie Zenik. W skrócie, dosłownie w skrócie, na chwilę obecną cena cały czas tutaj oscyluje w granicach 30 centów, tak? Natomiast to, co się dzieje w Zeniku, powiem Wam tak. Pierwsza kwestia, nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że można stokenizować lasy deszczowe w Amazonii. I tutaj, uwaga, uwaga, jest nawiązana już współpraca właśnie w tym momencie, w tym kierunku. Tokenizacja lasów deszczowych w Amazonii. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie jest to absolutny kosmos. Albo właściwie nawet nie wiem jak to nazwać, puszcza. No kosmos, dosłownie. Co jest jeszcze najlepsze? Tokenizacja ma to do siebie, że można stokenizować nawet głód na świecie. Długi państw. No to jest niesamowite. Nie wiem, czy czujesz tego bluesa, czy łapiesz ogólnie, co tutaj się dzieje. Stąd też będzie to właśnie czwarta rewolucja przemysłowa, gdzie trzecią był internet. Internet raczej znasz, jeżeli nie, to sobie zgoogluj, czym jest internet. Natomiast to jest czwarta rewolucja przemysłowa i można tutaj w tym momencie uczestniczyć. Można w tym partycypować, można kawałek tortu dla siebie ukroić, wziąć, przytulić. Potencjał jest tutaj przeogromny i Zenik w tym momencie pod tym kątem zrewolucjonizuje tą branżę. Możesz mi wierzyć lub nie, nie musisz nawet, właściwie ba, nie wierz mi, sprawdź. Możesz sobie założyć konto i sprawdzić. Możesz sobie sprawdzić wszystko od środka, jest to oczywiście totalnie za free. W razie pytań, gdybyś potrzebował szczegółowych informacji, prezentacji, odezwij się do mnie, zostaw komentarz, odezwij się przez grupę bądź też przez Facebooka, tak? Napisz do mnie na priv, wyślę Ci i odpowiem na wszystkie pytania. W mojej opinii, że tak powiem, nie wolno tego zignorować, bo na pewnym etapie będzie już trochę za późno, a później w ogóle będzie już za późno. Teraz jest ten moment i nie chodzi mi o jakąś tam, wiecie, gadkę jakąś marketingową. Nie, dosłownie to jest ten moment. No, jak to można inaczej określić? Podobnie jak z Bitcoinem był moment, kiedy Bitcoin kosztował, powiedzmy tam, dolara, tak? Gdzie kosztował 1000 dolarów na przykład i wtedy w ogóle wszyscy się pukali w głowę. Zresztą u mnie było bardzo podobnie, tak? Gdzie tam znajomi czy tam nieznajomi, ogólnie znajomi, tak? Mówili mi, że mnie totalnie pojebało. Okej, no dzisiaj Bitcoin jest tu, gdzie jest, tak? Co się będzie działo? Nikt nie ma kryształowej kuli. Natomiast można stać z boku i obserwować to wszystko albo grać pod pewien scenariusz. Ryzyko i tak jest zawsze. Najgorszym ryzykiem jest brak podejmowania jakiegokolwiek działań, jakiegokolwiek ryzyka. To jest najgorsze ryzyko, ponieważ w dzisiejszych czasach stanie w miejscu i obserwowanie jest absolutnym regresem i my się cofamy, nawet nie masz tego świadomości. Tobie się wydaje, że stoisz na schodach, tylko że stoisz na schodach, które jadą w przeciwnym kierunku, czyli jedziesz w dół. To nie jest tak, że stoisz i obserwujesz i czekasz, wyczekujesz, snajpisz, jesteś ultra snajper, elite, normalnie 5D. Nie. W tym momencie się cofasz cały czas. Dzisiaj jak idziesz, to stoisz w miejscu. Trzeba zapierdalać, żeby naprawdę się poruszać do przodu. Tak to działa dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Ja tak to widzę, nie musisz oczywiście się z tym absolutnie zgadzać. Ja w ten sposób postrzegam to, biorąc pod uwagę pędzący świat, tak? Biorąc pod uwagę to, jak walczy się o naszą uwagę za każdym razem, bo dzisiaj jest walka o uwagę. Dobra, więc Zenik to tokenizacja lasów deszczowych i to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę początek. Mieliśmy też jeszcze przepiękny spektakl, to był event, gdzie była wyświetlana przefantastyczna grafika. Zostawię, jak będę pamiętał, tutaj film, link do filmu, jak to wyglądało. I to była wyświetlana reklama Zenik, tylko wyobraźcie sobie, że to nie jest tak, że ktoś ma 100 tysięcy czy milion, kupujesz sobie reklamę i to się wyświetla. Nie, tej reklamy nie można kupić, trzeba przejść specjalny
trzeba mieć specjalne pozwolenia. A żeby mieć specjalne pozwolenia, musisz spełniać co? Odpowiednie kryteria. Ok? Dobra, to tyle tytułem wstępu. Zenik ma się bardzo dobrze, rozwija się i leci do przodu. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o NFT, jeżeli ktoś by chciał zgarnąć tutaj zombie NFT. I teraz tak, bardzo proste taski, jak tutaj widzisz, dołącz do Discord, follow na Twitterze, tak, Telegram, subskrypcja na YouTubie, no i oczywiście polecenia, tak. I teraz, kurde, tutaj do końca nie jestem pewny, tak, natomiast nie wiem, czy jest tak, że tylko 10 osób się dostanie, które jakby jest na pierwszym miejscu, czy też jest tak, że będzie drogą losowania, a im wyższą masz pozycję. Tam jest ta informacja jest troszeczkę taka nie do końca jasna. Jeżeli ty gdzieś tam wyczytałeś i wiesz doskonale, w jaki sposób to działa, zostaw komentarz, dobra? Albo napisz na grupie, na czacie u nas. Czy to będzie losowanie? Czyli na zasadzie takiej, im wyższą masz pozycję, tym masz większe szanse oczywiście na dostanie się na zombie NFT. Jak zaczynałem, to było dosłownie 100 osób, 200. Na chwilę obecną mamy 23 tysiące, prawie 24 tysiące osób. Zakładam, że jak odświeżę, a zróbmy tak. No, 23 już 596. To się zmieniło, czy się nie zmieniło? No nieważne, dobra, nieistotne. Chodzi o to, że tu ciągle przybywa. Tak jak mówię, to było kilka dni temu, było tu dosłownie 100-200 osób, jak to wrzucałem jeszcze na grupę. Zobaczymy, natomiast no myślę, że warto. Warto, bo jeżeli ktoś tutaj trafi sobie na zombie NFT, biorąc pod uwagę, popatrzcie sobie na Telegram, na followersów i tak dalej, jest spore grono tutaj osób, więc myślę, że to NFT później będzie można albo sobie zachować w ramach tutaj kolekcji, tak, albo, że tak powiem, komuś innemu oddać za powiedzmy tam 2 dolary czy 3, ok? Dobra, lecimy dalej, tu jest kolejne, to tutaj teraz tak, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, tak, czyli moment, kiedy wypełniamy jakieś tam zadania, moment, kiedy, no właśnie, wchodzimy na Twittery, tagujemy ludzi, wchodzimy na Telegramy i tak dalej. Dużo osób to w jakiś sposób tego nie robi, ignoruje, natomiast ja bym zadał tutaj jedno pytanie, czy grasz w lotto albo czy znasz kogoś, kto gra w lotto? Tam prawdopodobieństwo wygranej jest bardzo, bardzo niskie. Fakt, ja znam osobę, to jest kolega, który wygrał. Tak? Jest to możliwe, oczywiście, natomiast kurde, to jest naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że uda ci się trafić, a tutaj z kolei jest o wiele większe. I potencjał, jeżeli chodzi tutaj o powiedzmy nagrodę, którą uzyskasz, tak, jest też oczywiście, może być ona powiedzmy mała, może być duża, w perspektywie czasu może być bardzo duża. Tego też nikt nie wie. Jakby świadomość tego, że do końca nie wiemy, co się wydarzy na tym rynku. Możemy przewidywać, możemy gdzieś tam jakieś hipotezy wysnuwać, ale nigdy do końca nie wiemy. Tak? Natomiast znowu, działanie jest lepsze niż brak działania, czy też sama obserwacja, patrzenie z boku. Stąd też ja polecam to robić, ponieważ jeżeli ci się uda i trafisz, to w tym momencie to może dać ci bardzo fajny, uwaga, to powiem na czasie, zastrzyk, tak? Czyli inaczej tego kleszcza, szczypawkę, tak, która, kurde, nie, stop, bo mnie jeszcze zaraz zbanują za to na YouTubie. Da ci to w tym momencie zasoby na kolejne ruchy, tak, które będziesz mógł sobie przełożyć i dalej w tym momencie działać. Ok, więc stąd też polecam, bo to są bardzo proste taski, bardzo proste zadania. Tu masz zawsze wszystko dokładnie napisane, tak, co, gdzie, jak, kto może wygrać, czy to jest drogą losowania. Najczęściej jest tak, że jest drogą losowania. Bardzo często jest tak, że załóżmy tam top 5 osób, czy top 3 osoby, czy tam top 10 osób dostaje jakąś tam ograniczoną pulę, a reszta to jest drogą losowania. Mimo wszystko masz zdecydowanie większe szanse na wylosowanie niż załóżmy w jakieś lotto, czy jakieś tam maszyny, które ludzie wrzucają kasę, tak? Więc to warto zrobić. Tutaj nam zostało 2 dni. Również w tym momencie warto zrobić, jak widzisz. Ja tutaj wszystko zrobiłem. Czasami jest tak, żeby móc polecić, musisz wszystko wykonać. W innym wypadku nie masz dostępu do reflinka. Czasami tak robią sprytnie, robią dobrze, że nie wszędzie. Natomiast tutaj również w tym momencie masz wszystko dokładnie napisane, tak? Co i jak. Wchodzisz sobie, czytasz, no nie będę wchodził tu w szczegóły, czytać każdy potrafi, więc czytasz sobie, sprawdzasz, robisz, dziękuję, tak? I lecisz dalej.
Następne coś, tutaj zostało nam dosłownie 16 godzin i tutaj jest tak samo. 70 tu akurat jest bardzo też w prosty sposób napisane. 750 osób dostanie losowo, a 50 osób to będzie top najlepiej, polecających, tak? I też masz szansę tutaj w tym momencie wylosować. Jeżeli wylosujesz, zgarniasz dodatkowo za darmo kasę. Prosta sprawa. Naprawdę jestem w szoku, że tak dużo osób ogólnie to olewa, nie robi tego. Bo wychodzi z założenia, a dobra, bo ja pewnie nie wygram, albo coś tam. No spoko, no pewnie masz rację. Zresztą, kurde, twoja decyzja. No, jestem w szoku z tego tytułu, także, że ludzie tego nie wykorzystują. Mam nadzieję, że ty to zrobisz i wykorzystasz sobie. Ja tego nie mówię po to, żeby mieć jakieś tam wejścia, bo nie. Tylko chodzi o to, że naprawdę tutaj można fajnie przystrzelić. Są już przypadki i przykłady tego, jak niektórzy dosłownie mając kilka wejść trafiali bardzo przyzwoite nagrody. Dobrze, tutaj jeżeli chodzi tak w skrócie Kanga Exchange, tak, tutaj ktoś, kto kupił ich tokena za 2 dolary, dzisiaj jest warty ponad 30, no to można było naprawdę też nieźle zarobić na tym. No nie przewidzimy wszystkiego, tak? Natomiast sama Kanga ma to do siebie, że jest giełdą zdecentralizowaną i mamy tutaj stablecoina opartego o złotówkę. Czyli jesteśmy w stanie wyjść na przykład z Bitcoina bezpośrednio do złotówki, tak? Oczywiście to jest stablecoin, czyli nie zamieniasz bezpośrednio na złotówkę, dopiero tego stablecoina, odpowiednika złotego, możesz zamienić później dopiero na złoty, już ten, który możesz sobie na przykład przelać na konto bankowe, okay? Natomiast to jest plus tego typu, że jesteś w stanie sobie tradować, czy wyjść w takich, powiedzmy, chwilach, gdzie do końca nie wiesz, co się wydarzy, bezpiecznie do stablecoina i jest to złotówka. Ogólnie tutaj, co jest ciekawe, bo Kanga jest połączona z MetaHero, kto zna temat, to zna. I oprócz tego jeszcze z aplikacją Sapiensy. Film jest na moim kanale, czyli mamy podobną aplikację do Instagrama, przy czym tam możemy zgarniać dropy, czyli tokeny, możesz się sam stokenizować również. Przypominam, czwarta rewolucja przemysłowa, tak? I możesz się stokenizować, zbierać tokeny od innych osób i też dodatkowo na tym zarabiać. Możesz tylko obserwować, możesz dawać content i dzięki temu też zarabiać. I Kanga łączy się z Sapiensy poniekąd, z tego względu, że tokeny, które zbieramy na Sapiensy, będzie można, niektóre, nie wiem dokładnie jeszcze jak to działa, nie badałem tego tematu aż tak dokładnie, będzie można między innymi tutaj nimi handlować. Stąd też warto mieć Kanga Exchange, tak? Stąd też warto sobie założyć. Czy coś jeszcze tutaj miałem do dodania? Aha, tak, na sam koniec. Jeżeli ktoś tutaj właśnie CoinMarketCap, czy wystarczy sobie założyć konto. Tutaj co robimy? Mamy te diamenciki, tak? Klikasz sobie w tego diamenta. Uwaga, ja tu mam oszałamiającą ilość diamentów. Natomiast to, co robisz, możesz sobie, jak zbierasz sobie 100, tutaj masz różnego rodzaju nagrody. Jak lubisz ruletki i tego typu rzeczy, no to za wejście masz tutaj 100 diamentów. Klikasz, tak? Ja nie będę mógł oczywiście, ponieważ nie mam na chwilę obecną. No i tutaj możesz wygrać, tak, 80-150. No wiem, że z grupy tutaj od nas są osoby, które faktycznie na tym fajnie wyszły, fajnie zarobiły. Chcesz, skorzystaj. Nie chcesz, olej temat. Jak uważasz? To by było na tyle w tym filmie. Miało to dla Ciebie wartość. Daj łapkę w górę, suba, aby być na bieżąco. Wysokich naliczeń Ci życzę. Przede wszystkim rozsądnych decyzji. I do następnego. Siema.